No wiesz co, słuchaj, będę za godzinkę jakoś. No, trochę mi się tu przedłużyło i w ogóle korki straszne. No dobra, no wejdę, no. A co jeszcze, co jeszcze? Aha, okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra. No to pa. No, no, ciebie też, pa, cześć. Ej, ziomek, dobra, słuchaj to, bo jest sprawa taka, że jeszcze zanim przyjadę do ciebie, to no, dzwonili i muszę jeszcze się czymś zająć. Pilna sprawa, z pracy dzwonili. Wiesz co, nie dam rady dzisiaj, może jutro, chociaż nie wiem jak jutro, bo jutro też podobno coś ma mi wypaść o tej godzinie, więc jeszcze nie wiem, ale dam ci znać. Więc jakby co, to po prostu bądźmy w kontakcie, nie? Tak jak zawsze. Dobra, no, nara. Halo? Wie pan co, bo ja dzwoniłem 3 dni temu w takiej sprawie, że widziałem, że pan sprzedaje tutaj. Tak, 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 no jak najbardziej, tak, zgadza się. No o to mi chodzi właśnie, więc chciałem tylko zapytać, czy to jest jakby ostateczna cena, czy może pan trochę opuścić, no bo wie pan, ja tutaj, no kryzys się zbliża, tak. Ja wiem, że to jest towar deficytowy, tak, że w pół już brakuje tego jakby, aha, nic pan. No ale wie pan, no mógłby pan chociaż trochę, tak. Nie, nic wcale. No okej, dobrze, dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Co za frajer jeden, normalnie myśli, że jak kupić pół sklepu, to potem może monopol ustawiać. No Jezus Maria, co za ludzie w ogóle. Jezus, dobra, uspokój się, licz do 10. 1, 2, 3. Kurwa. I co, miałem nie przeklinać i tyle z moich postanowień noworocznych. No jeszcze zaraz papierosy zacznę znowu palić. Jezus Maria, jakie to jest to stresogenne to środowisko, ta praca, to w ogóle mnie to wykończy. Boże człowieku, mnie to tak wykańcza, że ty sobie sprawy nie zdajesz w ogóle. Ja już nie wiem, wczoraj jeszcze myślałem, że potrafię liczyć, ale dzisiaj przekonałem się, że nawet, nie, chyba nie. No może, Boże. Dobra, już uspokój się, tak, weź się w garść. Pamiętasz, co mówił doktor? Weź się w garść, wszystko będzie dobrze, jesteś najlepszy, tak? Kim jesteś? Tak, właśnie tak. Halo? Ja dzwonię w takiej sprawie, że wie pan co, tutaj sprawa jest nagła i czy pan mógłby przyjechać? No ale ma pan w nazwie, że przyjeżdżamy zawsze, tak? To jest wasze motto reklamowe i teraz pan nie może przyjechać akurat, tak? Bo co? No ale wie pan, no skoro macie takie motto, no to może warto by się było go... Aha, za 3 dni dopiero. Nie no, proszę pana, za 3 dni to ja już sobie to sam naprawię. Jakby no, ja liczyłem na pomoc fachowca, a nie tutaj, jak w urzędzie. Aha, bo pan kiedyś pracował w urzędach. A dobra, to ja zadzwonię do kogoś innego, tak? Słuchaj, szwagier, bo tu mam taką sprawę, dzwoniłem do tego frajera, co mi go podsunąłeś, ale niestety, no mówi mi, że 3 dni roboty muszę czekać, rozumiesz to? Nie wiem, no do ciebie przyjeżdża zawsze, do mnie przyjeżdża po 3 dniach. Ja nie, chyba mnie trochę nie lubi, ale wiesz co, no jakby nie będę się tym przejmował, tak? Przyjedziesz, pomożesz mi? No oczywiście, no już się mrozi, już tutaj, już szronikiem już tak ładnie oszła, że już tutaj tylko... I dobrze, też schłodzę kieliszki, tak? Oczywiście. To a już jedziesz. Dobrze, świetnie. To wiesz co? To ja może jeszcze poproszę tutaj tą moją starą, żeby zrobiła nam... Znaczy, no twoją siostrę, przepraszam. No, stary, ostatnio to samo się stało. No, wiem, że ostrzegałeś, no co, ja taki głupi byłem i co teraz. No, więc może... Dobra. No to jak będziesz za 10 minut, to wtedy ogarniemy to, nie? No, dobra, to na razie. To cześć, siema. Ej, dobra, słuchaj, dzwoniłem do tego frajera i on powiedział, że będzie niedługo, więc możesz też podjechać i sklepiemy go za to, że wisi nam jeszcze to siano i wtedy zajmiemy się tą sprawą, nie? Którą mamy się zająć. No oczywiście, że się mrozi, już jest kolego, kieliszki też się mrożą, kanapeczki już... A nie chcesz kanapeczek? A co byś zjadł? Nie no stary, no nie mam ogórków, no skąd ja ci wezmę ogórki teraz? No jak, no nie zrobisz tego, jak serio ogórki zaważą o całej sprawie, bez nich to nic nie zrobisz? No ale jak to tak stary, no co ty, co z ciebie za fachowiec? No masz napisane na wizytówce, że ogarniamy wszystko od ręki, a teraz mi mówisz, że... Jezu, no dobra, kupię te ogórki, już tylko się znowu nie denerwuj, tak? Już uspokój się, już oddychaj, tak? Dobra. No to stary, to dzwonimy się, aha. No dobra, spoko, no. Dobra, okej. Okay. 3? A po co się aż 7? Nie, no dobra, stary, przyjedziesz, to pogadamy, nara.